Dzisiejsza konferencja jest niezwykle ciekawa. Głównym tematem są potrzeby gospodarki polskiej na tle ciągle nowych wyzwań. Wydaje się, że najważniejszym punktem, na którym żeśmy się skoncentrowali, była transformacja zielona, transformacja energetyczna jako pierwszy punkt transformacji zielonej. Tutaj ogromna rola sektora bankowego, sektora finansowego. Celem mobilizowania środków na inwestycje, które są niezbędne, a które będą bardzo długoterminowe, bo agenda zrównoważonych finansów to agenda do 2050 roku. To też oznacza prawdopodobnie ogromny wzrost inwestycji, czyli punkt, gdzie polska gospodarka w tej chwili cierpi. A myślimy też, że to będzie skutkowało zwiększeniem produktywności na skutek tego, że te wszystkie łańcuchy dostaw będą się gdzieś kumulowały w Europie, czyli skracanie łańcuchów dostaw, ich dekarbonizacja powoduje, że zaczyna być częścią większego organizmu. Niewątpliwie wyzwań jest wiele obecnych, związanych z różnego rodzaju interwencjami politycznymi w sektor, zwiększeniem stóp procentowych na skutek tego, że borykamy się z wysoką inflacją, więc to razem skutkuje tym, że tego kapitału jest niewiele i trzeba będzie go dobrze alokować, więc wydaje się, że ten proces technologiczny, który będzie odbywał się wokół agendy zrównoważonych finansów, jest właściwie cywilizacyjnym podejściem do tego, żeby budować bardziej odporną, silną gospodarkę polską. Myślę, że wrażenia moje są bardzo dobre, sporo się dzieje, sporo ciekawych pytań. Cieszy mnie tak duża mobilizacja, jest tu wielu przedstawicieli i sektora bankowego, i sektora finansowego, więc mam nadzieję, że to będzie wspaniała platforma do podzielenia się różnymi wrażeniami, obserwacjami, receptami na sukces.